kilka ponadczasowych kompozycji bożonarodzeniowych z całego świata. Są to zarówno kolędy tradycyjne, jak i inne świąteczne melodie powstałe od renesansu aż po dzień dzisiejszy. Jedyną z takich kolęd jest znana angielska kolęda z XVII wieku. Życzymy Państwu wesołych świąt. Posłuchajmy. Bożonarodzeniowa, które to dziecię, śpiewana jest do ludowej melodii Green Sleeves, to znaczy zielone rękawy. Najsłynniejszy kolęd na świecie, a więc chwilę nam, czyli cicha nas. W 1857 roku powstała chyba najbardziej znana angielska kolęda Jingle Bells, czyli po prostu dzwoneczki. Ta sama kolęda brzmi o Holy Night, czyli Święta Noc. Posłuchajmy. Jedyną popularnym tematem kolęd jest oczywiście składanie darów Dzieciątku Jezu. Nie każdy mógł podarować tak cenny dar, jaki złożyli trzej królowi. Najcenniejszą rzeczą, jaką miał mały dowóz, był jego bębenek. Historię tę opowiada pieśń o małym dowozie. Muzyczną wersję tej opowieści stworzyli w 1958 roku Henry Simon i Henry Honorati. Skoro niektórzy z nas uczą się tutaj w Uniwersytecie III wieku języka hiszpańskiego, czas na kolędę latynoską. A więc posłuchajmy La Marie Morena. Natomiast jeśli chodzi o zwyczaje bożonarodzeniowe, jednym z najbardziej znanych jest oczywiście za zdobienie drzewka. Tradycja ta wywodzi się z Niemiec. Istnieje legenda, która mówi, że o północy, podczas narodzin Jezusa, na całym świecie zakwitły wszystkie drzewa. Około 1840 roku zwyczaj ten zaczął rozpowszechniać się w całej Europie. Także przywędrował do nas i do Anglii, a niemiecka kolęda o bożonarodzeniowej choince, czyli Tannenbaum, była najprawdopodobniej także śpiewana na dworze królewskim. Posłuchajmy tego.
Polskie kolędy należą do najpiękniejszych. Wiele w nich czaru, nastroju, prostoty i artystycznego piękna. A rodowód sięga nawet z czasów średniowiecza. Na przykład w XVII wieku rozpowszechnił się w Polsce, zwłaszcza w klasztorach żeńskich, i właśnie Lulajże Jezuniu posłuchamy, ale w wykonaniu, możecie wtórować, ale w wykonaniu Tajlandki, wokalistki z Tajlandii, ale będzie śpiewała nie po tajlandzku. Wśród nocnej ciszy i tym razem już z chórami zaśpiewajmy. Świetnie prowadziła, jak zwykle, Weronika. I serdecznie chcemy jej podziękować. Dziękuję wszystkim za przybycie i że tak przepięknie śpiewali te kolędy, koleżanki i koledzy. Ale po prostu bardzo ładne było dzisiaj, co kolega wybrał. Piękne nagrania tych kolęd w wykonaniu tak ogromnego chóru, no przecież takie ilości ludzi śpiewających kolędy, to ja właściwie nie oglądałam, bo jakoś nie widziałam takich transmisji. Więc bardzo ciekawa oprawa była tutaj ze strony kolegi Zbyszka i dziękujemy serdecznie. Zobaczyliśmy, jak w całym świecie czci się ten moment narodzenia Pana Jezusa i tego całego obchodów tego święta. Ja jestem pod wielkim wrażeniem i chciałabym też wyrazić swoje ogromne uznanie dla Państwa prowadzących, przygotowujących to. To przecież wymagało niesamowicie dużo pracy, a tak pięknie było przedstawione. Naprawdę bardzo, bardzo dziękuję. Z Weroniką staraliśmy się dobrać pod względem różnorodności, a więc w wykonaniu kameralnym kolędy, jak również przy olbrzymim chórze protestanckim ze Stanów Zjednoczonych, kilkusetosobowym. Także była muzyka i kameralna, i symfoniczna, i z Filharmonii Narodowej. Także myślę, że zadowoliliśmy słuchaczy, melomanów tym doborem kolęd, no i pięknym, syntetycznym wykładzie Weroniki.